przede wszystkim pokazujemy nasze własne zbiory. Taki był pomysł na wystawę, którą miałam przyjemność przygotować z koleżankami Martą Gawor, Luizą Tryboś i Olą Rafalską. Ale prawda jest taka, że pomiędzy muzealnymi zbiorami przemyciliśmy też troszeczkę zasobów prywatnych, ponieważ przyjemność robienia wystawy rozochociła wszystkich pracowników muzeum, a każdy w swoich domach posiada jakieś pamiątki po babciach, ciociach, jakieś rzeczy, które darzył sentymentem i wszyscy chcieli się włączyć w przygotowanie tej sympatycznej wystawy, więc pomiędzy muzealnymi zbiorami są też nasze prywatne kolekcjonerskie, ale też rodzinne pamiątki, rodzinne filiżanki, jakieś czasem sztućce. Ale celowo rzeczy te nie są opisane, będziemy o tym opowiadać w trakcie oprowadzania. Każdy znajdzie coś, co go zainteresuje na tej wystawie, coś, co mu się spodoba, nie tylko wytrawni kolekcjonerzy porcelany czy szkła, ale także po prostu wszyscy użytkownicy sprzętów domowych znajdą tutaj rzeczy miłe dla oka i interesujące. Mamy tutaj rzeczy sięgające XVIII wieku, to przede wszystkim zabytki cynowe, bo taki też materiał był używany w zastawie stołowej tamtych czasów. Oczywiście też obiekty porcelanowe są też XVIII-wieczne, ale są też przede wszystkim przedmioty XIX-wieczne. No ale też pokusiłyśmy się z koleżankami o obiekty z czasów stosunkowo najnowszych, bo i takie z lat 60., 70., XX wieku te również zaczynają już być w kręgu zainteresowania kolekcjonerów i muzeów. To są już trochę ikony designu. Nasze i nie tylko polskie fabryki porcelany czy fajansu zatrudniały fachowców w swoich dziedzinie, którzy zajmowali się projektowaniem czy to wzorów, czy też samych naczyń stołowych. I te rzeczy naprawdę dzisiaj już mają status dobrej klasy obiektów zabytkowych, ale też i designerskich. Dla nas była to okazja też do tego, żeby zweryfikować zapisy muzealnych ksiąg inwentarzowych. To była okazja, żeby przypomnieć sobie albo przestudiować od nowa nasze opisy muzealne, ale też dokształcić się w zakresie historii porcelany, historii poszczególnych manufaktur, historii kolekcji naszej cyny czy kamionki bolesławieckiej. Niektóre tak naprawdę były dla nas trochę zaskoczeniem, bo musieliśmy zmienić opis, zweryfikować opisy. Miseczka z miśni okazała się być miseczką z Moskwy, także była to dla nas również praca naukowa i pouczająca bardzo lekcja. Kustosz Marta Gawor wykonała bardzo tytaniczną pracę naukową, przygotowując opisy poszczególnych manufaktur, tak żeby wszyscy bardziej zainteresowani mogli się dowiedzieć więcej na temat zakładów, które są tutaj reprezentowane przez poszczególne wyroby. Wystawę można oglądać do 3 lipca.